Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego laptopa do naprawy. To nie jest najnowszy model, to jest Dell Inspiron 3521. On jest już rozkręcony. Pokażę wam, jaki jest efekt, jak się podłączy zasilanie. Niestety nie ma obrazu, a może i jest obraz, ale jest podzielony i brak jest podświetlenia na matrycy. Zobaczcie. Jest polaryzacja. I tyle. Czasami miga, czasami są cztery obrazy. Podłączę zaraz klawiaturę, pokażę wam, jak z klawiaturą to się zachowuje. Zobaczcie teraz, jaki jest efekt po ponownym włączeniu. Mamy cztery obrazy. I ogólnie jest nieciekawie. Uszkodzona jest karta grafiki AMD Radeon. Niestety chipa nie będę wymieniał. Klient na pewno nie będzie inwestował pieniędzy w tego laptopa. Aż tylu pieniędzy, żeby go po prostu tutaj zaopatrzyć w nowego chipa. Dokonamy pewnej zmiany w konstrukcji. Uruchomimy kartę grafiki zintegrowaną w procesorze. Zrobimy tak z dedykowanej karty upgrade na UMA, czyli na kartę grafiki zintegrowaną Intela. I będzie można z laptopa normalnie korzystać. Pokażę wam, jak to zrobić. Nie zawsze to działa. Czasami jest tak, że jest inna wersja płyty. Pokażę wam dokładnie z wersji LA9104P. Rewizja 1.0. Co trzeba zrobić, żeby praktycznie uzyskać możliwość korzystania z takiego laptopa, mimo że jest uszkodzona karta grafiki dedykowana. Bo nie każdy potrzebuje tej dedykowanej grafiki do pracy czy do oglądania filmów internetu. To działa. Trzeba zrobić. Trzeba zdjąć ten dławik, zasilanie karty grafiki PL800, jeśli dobrze widzę, albo PL600, zaraz zobaczę. PL800 i trzeba zrobić tak zwany shifting, czyli przerzucenie rezystora w drugą pozycję. Grafika dedykowana będzie w tym momencie wyłączona i rozpocznie pracę układ grafiki zintegrowany w procesorze. Nie trzeba będzie tu nic innego robić, nie trzeba będzie chipa demontować. Zaraz wam pokażę, gdzie, jak to wygląda na schemacie. Ten rezystor to jest RH261. Na schemacie to jest mostek. Przybliżymy sobie. To jest ten rezystor. Ten rezystor o wartości 10 kilo RH261. Jeżeli go zdemontujemy, komputer zacznie pracować w trybie pracy grafiki zintegrowanej intelowskiej. Grafika dedykowana zostanie zdeaktywowana, czyli robimy tak zwany shifting, przerzucamy go w drugą pozycję. Zaraz wam pokażę, gdzie to jest na board view. Tu macie most. Tu mamy ten rezystor DGPU present. Przerzucamy z RH261 na RH269 w tą pozycję. Oczywiście wcześniej zdemontujemy sobie zasilanie naszego układu grafiki, czyli zdemontujemy tą cewkę. Teczek zaaplikujemy sobie tutaj trochę topnika, fluxa z dwóch stron tego dławika. Poprawimy to sobie oczywiście lutownicą i spoiwem. Moim spoiwem. Mam lutownicę rozkręconą na 320 stopni, ale to trochę za mało. Pyk, pyk. To pójdzie dosyć szybko. I cęgami sobie to spokojnie zdemontuję. Cęgi mam uruchomione. I zobaczcie. Oczywiście chwilę to potrwa. Tu musi nabrać temperatury. Zdejmiemy ten dławik. Bo będzie nam już niepotrzebny. To jest najprostsza droga
najtańsza i uzyskamy efekty, o które nam chodzi. Będzie po prostu możliwość korzystania z tego laptopa. Jeżeli nikt na nim nie grał wcześniej, tylko robił papierkową robotę, siedział w internecie, to nie zauważy różnicy generalnie. I proszę bardzo. Zdemontowane. Teraz to wyczyszczę plecionką elegancko. Plecioneczko Hemtronics, Hemvik. Bardzo dobra. Nie trzeba tego robić, ale ja to zrobię. Jedna strona. Druga strona. Proszę bardzo. I teraz wyczyścimy to alkoholem. Wyczyszczone. I czas na nasz shifting rezystor, czyli przerzucenie rezystora w drugą pozycję, żeby komputer zaczął pracować na zintegrowanej karcie grafiki. Macie widok pod mikroskopem. Poszukamy sobie tego rejonu naszego rezystora. Tu mamy o most Intela w tym miejscu, więc to będzie niedaleko. O tutaj. I mamy ten rezystorek. Pójdzie w tą pozycję. Damy sobie oczywiście tutaj fluxa. Ja to zrobię chyba na... w ten sposób. Powinien być szybki strzał. Mam nadzieję, że to nic tam się tutaj nie pokaszani. Okay, spróbujemy to zrobić tymi cęgami. To jest bardzo mały element. Na razie w ten sposób. I zaraz go docisnę sobie oczywiście pensetą, która jak widać była trochę brudna, ale już sobie poradziłem. O. I proszę bardzo, przylutowane, zaraz to wyczyszczę. Podczyściłem to troszeczkę. I będziemy uruchamiać zaraz płytę. Wkładam ją do kadłuba i zobaczymy, przetestujemy ją. Zanim go uruchomię, wyczyścimy go sobie. Zdemontujemy te wkręty. Wyczyścimy wentylator, radiator i nałożymy nową pastę. Montowałem do kadłuba. Popatrzcie, jaki jest efekt teraz. Jaki mamy? Uwaga. Mamy logo Della. Proszę bardzo. Matryca nam pięknie świeci. OK, skręcamy lapka i do testów takich ogólnych zobaczymy, jak to wypada w testach, czy grafika Intela jest widziana. I podsumowując, włączamy laptopa. Laptop się uruchamia. Windows tutaj też się uruchamia, zaraz Wam pokażę. Oczywiście tylko pierwszą stronę, bo tu są dane prywatne. Zasilacz jest rozpoznawany. Obraz jest prawidłowy. Co tutaj było zrobione? Wymieniona, to znaczy zdemontowana cewka zasilania rdzenia chipsetu karty grafiki AMD i zrobiony został tak zwany shift resistor, czyli czy shifting resistor, został przełożony w drugą pozycję, żeby wymusić pracę zintegrowanego układu, który znajduje się w procesorze tutaj Intela w i3. Ten procesor jest wlutowany. Co ciekawe, w sumie już w tych czasach to jest normalne. Ale widzicie, udało się to uratować. Laptop świeci prawidłowo, można z niego korzystać. Nie wylądował na złomie. Klient będzie mógł sobie dalej działać na tym kompie. I to tyle ode mnie. Jak będziecie chcieli coś takiego zrobić, to musicie to zrobić ostrożnie. Oczywiście najlepiej posługiwać się schematem i board view, jeżeli tego nigdy nie robiliście. Ja w sumie to prawie, że na pamięć zrobiłem, ale też, żeby Wam pokazać, widzieliście, pokazywałem Wam kawałek schematu. To tyle ode mnie. Cześć. Trzymajcie się. Hejka.